Ktoś kiedyś napisał, że człowiek pragnie nieprzeciętnej wielkości, a tymczasem świat potrzebuje nieprzeciętnej dobroci. W dniu dzisiejszym jesteśmy świadkami uhonorowania ludzi, którzy właśnie tę nieprzeciętną dobroć swoim życiem, swoim postępowaniem dokumentowali. Bo jak słusznie Pan zauważył, ciemna noc okupacyjna była okrutna. Okrutna była dla ludności żydowskiej skazanej na zagładę, ale również i dla Polaków, którzy w kolejnej, jak gdyby w kolejnym ruchu również tej zagładzie byli poddawani, czy później ostatecznie mieli być poddani. Zatem rodzina Brustów, nie tylko ratując naszych żydowskich obywateli, często ludzi z tego samego podwórka, z tej samej szkoły, ludzi z wspólnej pracy, stowarzyszeń, nie tylko okazywała się chrześcijańską postawą, ale przede wszystkim okazała swoje człowieczeństwo. Bo rzeczywiście czasami, jeżeli spoglądamy na nasze postępowanie, no, w błahych sprawach bardzo ciężko jest nam podjąć decyzję i zdecydować się na jakieś zachowanie, na jakieś postępowanie. A tutaj trzeba po prostu oddać hołd ludziom, którzy za pomoc drugiemu człowiekowi dawali na szalę swoje życie, bo jedyną karą, jaką mogła spotkać ludzi ratujących Żydów w czasie II wojny światowej, była to po prostu śmierć. Dlatego ja chcę wyrazić wielką radość i wyrazić wielkie podziękowanie Instytutowi Pamięci Narodowej za to, że przypomina nam, obywatelom dzisiaj żyjącym w innych realiach, w innym czasie, w czasie pokoju, jak ważną rzeczą jest po prostu bycie człowiekiem w każdej sytuacji, jak ważną rzeczą jest to, aby swoje człowieczeństwo, swoją godność zachować. Dlatego ta żywa lekcja historii, która dzisiaj zgromadziła uczniów okolicznych szkół, jest również wyrazem hołdu dla tych, którzy naszych żydowskich obywateli w czasie II wojny światowej ratowali. Chcę również powiedzieć, że to jest również wyraz, ta tablica, pewnego szacunku dla tej dzielnicy, dla Rakowa, tak ważnej dzielnicy dla naszego miasta. Dzielnicy, która zawsze odpowiadała na potrzeby narodu, dzielnicy, która zawsze była w pierwszym szeregu tych, którzy walczyli o niepodległość Polski, którzy budowali pomyślność naszego państwa i którzy zawsze, kiedy trzeba było to człowieczeństwo okazywać, okazywali się godnymi miana Polaka. Zatem bardzo serdecznie dziękuję panu naczelnikowi z Instytutu Pamięci Narodowej i wszystkim zaangażowanym w tę dzisiejszą uroczystość, w jej przygotowanie. Myślę, że na Miejskim Domu Kultury, tak licznie odwiedzanym przez mieszkańców, a przede wszystkim przez młodych ludzi, przez uczniów, ta tablica będzie każdemu, kto będzie ją widział, przypominać, że warto po prostu, nawet w najtrudniejszych czasach, być człowiekiem, okazywać swoje człowieczeństwo, a dla nas, dla Polaków, to co jest ważne, właśnie swój chrześcijański charakter. Dziękuję uprzejmie.